Dominika Gwit pochwaliła się pierwszym spacerem z synkiem jego wózkiem, z betoniara w tle, foto. Niedawno Dominika Gwit powitała na świecie swoja pierwsza pociechę. Aktorka przez cały okres ciąży była niezwykle aktywna w swoich mediach społecznościowych. Na bieżąco informuje fanów, jak się czuje. Celebrytka profesjonalnie przygotowała się również na narodziny synka. Bo niedługo po porodzie na jej instagramowym profilu pojawiła się cała sesja zdjęciowa ze szpitala. Przy okazji Gwit poinformowała, że potomek uczynił jej mazę najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Gdy emocje już opadły, aktorka ponownie przemówiła do swoich obserwatorów, informując: jak się czuję? Zdradziła wówczas, że nie musi się zmagać jeszcze z baby blues. A synek jest najpiękniejszym chłopcem świata. Ja na szczęście odnalazłam się we wszystkim bardzo dobrze. Zaskakuje, co dobrze się czuję i jaka taka jestem pełna dobrej energii. Szczęścia i dobrych myśli. Nie złapał mnie jeszcze baby blues, zobaczymy, co będzie. Kropka. W każdym razie malutki jest najpiękniejszym chłopcem świata. Kocham go bardzo, opowiadała. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jakiś czas temu Dominika poinformowała TS, że jest już dzieckiem w domu i podziękowała swoim fanom za wsparcie. Nie zabrakło również relacji z pierwszego spaceru i reklamy wózka. Już przed rozwiązaniem Gwit prezentowała aż dwie bryki malca, w wersji miejska z amortyzacja z przodu, a także wózek w wersji terenowej. Na wielka premiera i pierwszy spacer z synkiem Dominika postawiła na wózek w wersji miejskiej w granatowym odcieniu. Trzeba przyznać, że, w przeciwieństwie do innych celebrytek, których wózki mogą kosztować tyle, co używane samochody, aktorka nie zażalała scena. Za model, który wybrała na stronie producenta. Trzeba zapłacić bowiem około 4000 zł.